No siemanko, ja już się Słuchajta wybieram na taki ostatni wieczorny tur po Istambule. Bo niestety to już będzie ostatni wieczór, jaki jesteśmy w tym zatłoczonym mieście. Fajny, fajny, super, ale zdecydowanie zatłoczony. Wybrałem się na taki spacerek po moście. Słońce niestety już zaszło, no ale co zrobić, jak się kurczę wróci. Wstaję o 17. Zaglądam tam do tych, bo tam pierwszy kopita z mężem łapali ryby, jeszcze dziecko z nimi. No mieli, kurde, normalnie taki słoik 5-litrowy ryb. Nie wiem, no to jest jakoś zasady. Zbiera się ten, łowi się ryb do słoika 5-litrowego, no ale wiadomo co kraj to obyczaj. O, ja miałem iść po tamtym moście, kurcze. Zdecydowanie. Tak, ja miałem iść po tamtym, bo tam metro jeździ. Wiecie, a tym miałem sobie wrócić, no ale zrobimy małego miksa. O, i zrobimy odwrotność. I w ogóle wam powiem, że taka super pogoda w tym mieście. Zdecydowanie do życia. Bo tak to było około 36 tysięcy stopni codziennie. Więc no to powiem wam, tak jak na tym stawie, to jest 1,5 ludzi, piekło. To jeszcze to słońce dobijało, no. Akurat lipiec, pewnie sierpień, lato, mówię lato, to jest pora na ten. Najstarsza, proszę, to się piweczko, bo cię FSA się popija, rysi się wody, dzieci się bawią. I właśnie tutaj mamy takie zderzenie, bo to jest mówię, też taki muzułmański, nie? Kraj. Ale piweczko tutaj leci, to zdecydowanie. Nie trzymajcie tego na życie. Takiego, wiecie, że modlitwa, że się tak modlą, jak to święto je, wiecie, co to jest. Tam mamy synagogę, tylko ten, może tego. Tutaj jest ten błękitny. Matko, dneska zabrakło mi słowa, ludzie starą się strasznie wyjechać. Meczet. Trudne słowo, zapiszcie sobie, ja też muszę to zapisać. Już z pamięcią to jest dosyć słabo. Ja się na razie rozłączę, słuchajcie, bo to nie ma co. Co wy będziecie takie, ooo, lala, jakieś na bogato, słuchajcie, łodzie są. Ale wiecie, wiadomo, kiedyś człowiek się dorobi, też tego to ten wątki cały chodzi. O, tu jest ta wieża. Wieża chyba Gata, czy coś tak, Gota, czy Gata, coś takiego, akurat mamy miejscówkę przy tym. 30, słuchajcie, euro wejście tam na tą wieżę do góry. Drogo, tanio, no wiadomo, że to jest drogo jak na taką wieżę, ale znowu jak ta wieża jest tam, coś czytałem od 1373 roku, no to też już się pojedzie, jakby wiecie, zmienia, nie? Bo gdyby to było nowoczesne, to wiadomo, a to renowacja, no, no parę złotych to też kosztowało, więc oni musi się to jakoś zamortyzować, oni się tu pracują. Ta cena na początku zawsze to wiecie, 30 euro by się zdaje, o Jezu, ile pieniędzy, no ale jak się te wszystkie jednak za i przeciw przeliczy, no to już inaczej wygląda, nie? No tak samo jakbyście, wiecie, idziecie do knajpy i nie wiem, piersi z kurczaka kosztują kilogram 20 zł, a wy zamawiacie sobie kotleta takiego z kurczaka i płacicie za niego 25 zł z ziemniakami, nie? I mówicie, o matko, ja bym miała kilogram mięsa. No to idź kup kilogram mięsa i nie łaź do knajpy. Ludziom dupy nie tu, nie? Bo tak to się powinno odpowiedzieć. Niestety, to są stoliki, oni płacą za prąd, dzierżawę, personel, no i tam wiele, wiecie. No wszystko ma jakiś wpływ. Jeżeli nie jest to jakaś marka wyrobiona, o patrzcie, ale macie szczęście. Tutaj mamy ten, metro śmiga górą, a tu stateczek. Ciekawe, czy by był jakiś krejzor, co by skoczył tutaj do tego statku.
Royal A. Proszę, jak se, słuchajcie, tam zajadają na takim stateczku. No można tak żyć, powiem wam. Można żyć, a nie tutaj taka bieda. Słuchaj, ta lata po tych, lata po mostach darmowych, nie? Tam się ludzie czerpią życie, tam się ludzie bawią, bo musimy się, powiem wam, nie my, wy to pewnie jesteście ogarnięci, ale mi się wydaje, ja się muszę ogarnąć, tak, muszę jakiś pieniądz zarabiać, bo widzę, bo nie wygląda to dobrze. Całe szczęście, że człowieka jeszcze jakoś tam wspomógł się kredytem i wyjechał tutaj do dzikiego kraju, coś zobaczył, bo tak ja nie wiem. Dobra, za chwilę się, słuchajcie, widzimy na tej chyba marinie, bo tu widzę jakieś typy, chyba mi się na telefon czają. Nie no, świruję. Nie wiem jakie, słuchajcie, dajcie znaka, jak byliście w Stambule, ale moim zdaniem wydaje mi się to bardzo bezpieczne miasto. Wiadomo, że to się wydaje bezpieczne, dopóki, i wiecie, mordę się nie dostanie, albo telefonu nie ukradną, nie? Albo pieniędzy. To do tego momentu to każdy twierdzi, że wydaje mi się, że jest bezpiecznie, ale później może się stać niebezpiecznie. Dobra, patrzcie, śmigamy chyba tam. To jest chyba ten błękity. Aczkolwiek nie wiem, bo się nic nie świeci. Bardziej bym oscylował, że on gdzieś jest w lewo. Ja w ogóle wam pokazuję, bo nic nie czaicie. Dobra, jak będziemy bliżej, to obczaimy. Lecę. Tutaj, słuchajcie, jakiś lokal. Zobaczymy, czy on to złowi. Coś tu tylko, kurczę, nie wiem. Jakiś, powiem wam, ten jakiś niemrawy. Chyba dopiero przyszedł jakiś taki. Ziomek nie konsumato. Tutaj są stateczki. Jak kogoś by było stać, słuchajcie, to tu się można przejechać takim statkiem. Elegancko, co? Ale nie wiem, czy oglądaliście też wcześniejszy film, że tak naprawdę na ten statek to niech oni się, wiecie, no wiadomo, jak macie pieniądze i chcecie, to możecie śmigać. Patrzcie, to statków jest tutaj pełno. Ogólnie nie widzicie, że tu ciemno się robi. Ciemno się robi, światła nie ma, bieda jest. Bieda jest, ale trzeba sobie jakoś wybrać. Chodzi o to, że te statki, jak oglądaliście wcześniejszy film, to tam jest ta przeprawa promowa, nie? Tutaj przez to na drugą stronę miasta, to w ogóle tych przepraw to jest chyba ze 3 czy 4, a może i więcej. Tyle widziałem, tyle wiem. Znaczy nie wiem, tylko wydedukowałem z sytuacji. No to płacicie, słuchajcie, 3 zł na Polskę gdzieś około i płyniecie 20 minut statkiem. Tylko dobrze tam patrzcie, bo on robi przystanki. Ja właśnie wsiadłem, miałem wysiąść na jednym przystanku i no jakoś nie wiem. Po prostu byłem tak, słuchajcie, no wiadomo, pierwszy raz człowiek w Stambule z takim statkiem, ja też w życiu nie płynąłem. Powiem wam, tak się podnieciłem, podjarałem, wiadomo, wypieków dostałem, że zapomniałem wysiąść i popłynąłem gdzieś dalej, ale nie kasowali więcej, słuchajcie. To było wszystko w tej cenie. W sumie nie wiem, może można by nie wysiąść i tak sobie popływać dosyć długo, nie? To musicie sprawdzić, ja nie wiem. Co oni z tymi oponami robią? Nie wiem, co to za hardko. Fajne takie kutry, nie? Znaczy fajne, to się tak wydaje. Fajnie, w ogóle praca na kutrze też fajna. Rybki te pojecie. Coś darło mordę, ale nie wiem, czy to do mnie. Nie wiem, słuchajcie, oni w ogóle nawet... O, tam też łapią ryby. Powiem wam, drzą tą japę do mnie. A ja i tak nie rozumiem, o co im chodzi, więc ogólnie zlewa się. Co tu przy tych oponach się w ogóle tak stało? Się chyba albo się od słońca tak zjarało, albo co się tam przyjarało, albo nie ma pojęcia. O, mnie temperatury. Kurde, słuchajcie, ja chyba muszę wydać pieniądz na jakiś tramwaj, bo to jest zdecydowanie ponad moje możliwości tam do góry i tam jeszcze... muszę użyć mapy, słuchajcie, muszę się rozłączyć i użyć mapy. Bo nie jestem pewien, gdzie ja mam się udać. Tam jeszcze jest, może to jest tam. Słuchajcie, tam są tych meczetów, to tutaj nie wiem ile. Jak ktoś wie ile ich tutaj na strali, to najpierw tak, bo tak naprawdę nie wiem, co wjechać. O, nie byłem na tej, znaczy byłem, jak przyjeżdżałem do Stambułu, to byłem na tamtej części. To jest chyba azjatycka, wiecie? Bo ta to jest taka europejska. Zresztą teraz przeszłem przez most. Być może zmieniłem, nie, to jestem cały czas chyba na tej europejskiej. Na tej azjatyckiej jechałem tylko samochodem i tak, słuchajcie, z auta za wiele się tam nie zmieniło.
Patrzcie, tutaj coś nie będziecie widzieć, czyli jakaś chyba serweta albo to chleb jest. Ale jakie te ryby wielkie, nie zauważycie, jak one podpływają to żrą. Wiecie co, ja sobie dopiero teraz zdałem sprawę. Człowiek chodzi do knajpy, pieniądze wydawał, no wiadomo, to dobre było, nie powiem, że... Nie powiem, raz tylko poszłem, to się nacięłem. Pokażę wam tam na filmiku, gdzie nie puśćcie. No, było dobre, nie powiem, że było niedobre. Smaczne było, taki kebab w budce cięte, w sklepie. Słuchajcie, smaczne to było, no ale drogo, no drogo. No. Taka tam była kierowniczka, ja już widziałem od razu ich plan, słuchajcie. A to jest pięknie. Słuchajcie, nawołują, ja już chyba... Ja się zbieram, słuchajcie, na modlitwę. Widzimy się po modlitwie. Słuchajcie, ja już jestem tutaj na skwerku. Jestem... Jestem w stanie wam przybliżoną lokalizację podać. Niebawem to zrobię, słuchajcie. Czekajcie, a będzie wam dane, jak to powiedział jedna z najbardziej znanych osób w historii. No trochę się, powiem wam, tej stonki tu na ten nalazło, nie mówię, że nie. A tu mamy błękitny, słuchajcie, meczet. Całej błękitnej swojej okazałości. I proszę państwa, teraz zdecydowanie podążamy w tym kierunku zobaczyć, co się tam odstawia. Słuchajcie, patrzcie temat, ja już jestem pod tym błękitnym meczetem i idę tam, wbijam, słuchajcie, nawet nic nie sprawdzałem w internetach, czy tam można włazić. Bo gdzieś mi to... Najlepsza, słuchajcie, jest plotka. Gdzieś coś przeczytałem, albo ktoś mi powiedział, że tam nie można, słuchajcie, to jest tylko dla tubylców, nie można wchodzić, że buty trzeba ściągać. Wiecie, o co chodzi? Tych legend to jest pełno. Nasłuchacie się, ale jak nie sprawdzicie u źródła, to nie wiecie. Ja w życiu tu butów nie zostawię. Słuchajcie, mam nowe sandały. Kupiłem sandały, nowe Eko. Przecież ja nie zostawię butów. Jak oni mi tutaj buty, no ale nie ma tutaj, słuchajcie, żadnych butów. No chyba, że jakby mi dźwignęli, słuchajcie, te buty, to ja bym się lekko podłamał. Tak się tu widoczek prezentuje, słuchajcie, z góry. Coś, kurde, powiem wam, bardzo szybko ludzie wychodzą z powrotem. Czyżby tak już... Nie no, powiem wam, słuchajcie, śmiechy śmiechami, ale tu nie ma lipy. Tu jest, tak powiem wam, no delikatnie kameralnie. Naprawdę jest, powiem wam, jest tutaj zacnie. Warto było i wydaje mi się, że to jest za darmo, ale buty dopiero się tam głębiej ściąga. Tutaj na tym środku, nie wiem czy, no nie to, że nie wiem, dobrze wiem, bo już to jest któryś mój meczet odwiedzany. Tutaj się myje, słuchajcie, ręce, nogi i głowę. Nie wiem, no tyłek może też można by przemyć, chociaż nie wiem, nie będę sugerował, żebyście czasem nie robili tutaj, wiecie, całkowitej toalety. Nogi, ręce widziałem i twarz. Resztę, jakbyście chcieli, to jest niepotwierdzone przeze mnie, absolutnie. Że nie chcę was w błąd wprowadzać, bo wiecie, tu weźmiecie prysznic, się porozbieracie tu, a ktoś was może tu przegonić. A tutaj to, słuchajcie, wiecie, to jest muzeumańskie. To tutaj przegonić rózga od razu i po grzbiecie, jak przyłożą, to nie są żarty. Nie wiem, ci tu mi tu, słuchajcie, w kadr wchodzi. Kobieto, ja cię nie wylansuję tutaj na żadną gwiazdę, ty się zawijaj stąd. Nawet już te kurcze donice, powiem wam, robią wrażenie. To jest solidna robota. No musiałem sprawdzić, bo wiecie, niekiedy to tak wygląda solidnie, a okazuje się, że to jakaś taka styropianowa akcja.
nie wiem, idę się tam, słuchajcie, przyczaję bliżej, tak se wpadłem na pomysł, że jak coś, to wezmę sandały w rękę, nie? Sandały wezmę w rękę, to oni mi ich nie dźwigną. Nie wiem, czy tam ktoś pilnuje. A możliwe, że będą, słuchajcie, ktoś będzie, no, lepsze buty będą leżały po prostu, no to wtedy w tej sytuacji jak gdyby mogę się zamienić. Chociaż absolutnie nie to jest. Dopiero mi się, słuchajcie, ale ja kojarzę fakty, słuchajcie. Jak ja kojarzę fakty. Przecież to jest dziki kraj, to jest Turcja. Tutaj, wiecie, Nike, które wyglądają na Nike, wcale nie są Nike. Czajcie o czym ja mówię, nie? Kurczę, powiem wam, tam jest na bogato. Tam jest dosyć bogato, te dywany. Ale takie mi wydaje mi się, patrzcie, to też taka... Słuchajcie, mi się wydaje, że ja wejdę. Taka wiocha też widzę. Wiocha straszna tu wchodzi też. Więc podejrzewam, że wejdę. Tylko nie wiem. Ściągnę, słuchajcie, buty. Co tu w śmietniku jest? Nie ma nic ciekawego, słuchajcie. Dobra. Na razie się rozłączę, bo że jakby był przypał, wiecie o co chodzi, nie?